Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet. Kronika paryska. A jak kronika paryska, to Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, panie prezesie. Witam wszystkich państwa. Słuchacze, którzy nie mieszkali we Francji, mogą nie znać metody QE i zasady stosują czasem także gdzie indziej, nie wiedząc, iż chodzi o francuską metodę QE, tak jak molierowski pan Jourdain nie wiedział całe życie, że mówi prozą. Przez wiele lat w zapomnieniu obecnie ta genialna metoda radzenia sobie z trudnymi problemami wróciła, ulepszona wraz z lansowaną przez Komisję Europejską ideologią gender. Nic w tobie, mówią nam, nie jest ustalone przez naturę. Możesz wybierać siebie takim, jakim chcesz być. Dotyczy to również płci. Nie natura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Wystarczy, żebyś mocno chciał być mężczyzną albo kobietą, reszty dokona medycyna. Ciała człowieka nie kształtuje natura, lecz kultura, społeczeństwo, wychowanie, religia, poglądy i przesądy. Żywym zaprzeczeniem płci na życzenie jest pan Mateusz Walędzik z Paryża. Młody, wybijający się Polak występuje obecnie w operze paryskiej, w operze Cherubiniego Medea. Pan Walędzik zawdzięcza wyróżnienie swemu talentowi, chociaż nie bez znaczenia jest także gatunek jego głosu. Pan Walędzik śpiewa pięknie, ale przede wszystkim śpiewa basem, głosem najbardziej poszukiwanym we Francji. Głosem, którego Francuzom brakuje. W ojczyźnie Bizeta i Ravela w męskich sopranach można przebierać. Nigdy nie brakowało tutaj tenorów. Zdarzają się nawet śpiewacy obdarzeni barytonem, ale zawsze okrutnie brakowało basów. Lukę zapełniali początkowo śpiewacy włoscy. Od drugiej połowy XIX stulecia Słowianie z wielkim Reszkiem urodzonym w Warszawie. Edward Reszke uchodził za największego basa wszystkich czasów. Królowa Wiktoria oferowała koncert Edwarda Reszke w Covent Garden prezydentom i królom podejmowanym przez Imperium Brytyjskie jako największą atrakcję. Jego następca Teodor Szaliapin był także bogato uposażony przez naturę. Wiem to od mego wujecznego dziadka, doktora Stefana Rontalera, który w chwilach wolnych od gry na giełdzie pełnił dyżury lekarskie w Operze Warszawskiej. Czasami opowiadał o swym największym przeżyciu lekarza laryngologa. Pędzlowałem gardło Szaliapina, mówił. Struny, panie dobrodzieju, jak postronki. Ze słynnym basem rosyjskim konkurował na scenach operowych świata jego rówieśnik, Polak Adam Didur. Niektórzy woleli jego głos jako lepiej wykształcony, zwłaszcza melomani amerykańscy. Didur światową sławę zyskał w Paryżu i następnie w Stanach Zjednoczonych wieloma znakomitymi kreacjami na scenie Metropolitan Opera. Ci wielcy śpiewacy posiadali wrodzone zalety związane z ich słowiańskim pochodzeniem, uważano we Francji. Ras ludzkich nie ma. Kto by twierdził inaczej, podlega karze do roku więzienia i grzywny 45 tysięcy euro. Ale predyspozycje są. Szaliapin już w wieku 9 lat, więc przed mutacją, śpiewał w chórze cerkiewnym niskim głosem altowym. Przed wojną ukraińską każdej jesieni chór Armii Czerwonej, bogaty w głosy basowe, rozrzewniał paryżan. Sława basów słowiańskich była tak powszechna, że zmarły niedawno śpiewak niemiecki Hans Rolf Rippert przybrał dla ułatwienia kariery rosyjski pseudonim Iwana Rebrowa. Czy kobieta po dokonaniu operacji może śpiewać basem? Trzeba zapytać o to nauczycieli gender, a najlepiej jest zacząć od metody QE. Émile QE jest rodzajem francuskiego Freuda. Aptekarz w Lotaryngii zauważył, że wiara w terapię znacznie pomaga chorym w odzyskaniu zdrowia. Przekonywał ich przeto o skuteczności sprzedawanych leków, zazwyczaj z widocznym rezultatem. W następnych latach Émile QE dużo myślał o zagadkach duszy ludzkiej, konsultował medycynę, psychologię, hipnozę, zanim sformułował zalecenie nazwane świadomą autosugestią. Cytuję.
Codziennie, pod każdym względem czuję się coraz lepiej. Powtarzać 20 razy rano i 20 razy wieczorem w celu korzystnego nastawienia wyobraźni. Idea poprawy przeniknie do podświadomości i zacznie wywierać błogosławione działanie na wasz stan. Metoda zyskała rozgłos. Emil Coué założył klinikę w Nancy w 1910 roku, a później wyłożył swoją metodę. Panowanie nad sobą dzięki świadomej autosugestii w dziele od 100 lat wznawianym. Metoda podbiła świat. Rok później Coué święcił triumfy w Szwajcarii i w Belgii. W Wielkiej Brytanii brał udział w leczeniu Jerzego VI z jąkania. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych był przyjęty przez prezydenta Coolidge'a w Białym Domu. Emil Coué nie żyje od dawna i został zapomniany. Pan Walędzik nie potrzebuje stosować jego zaleceń, gdyż jest uposażony przez naturę. Metoda Coué, zasady świadomej autosugestii, przeniknęły za to głęboko do praktyki polityków francuskich. Emmanuel Macron, skutkiem częstego powtarzania, że Francja ma się coraz lepiej, prawdopodobnie sam w to na koniec uwierzył. Jego nieusuwalny minister Bruno Le Maire uwierzył ze swej strony w dobre zdrowie gospodarki. W chwilach wolnych od gry na skrzypcach i od pisania powieści powtarzał 20 razy rano i 20 razy wieczorem: pod każdym względem gospodarka miewa się coraz lepiej. Gospodarka pod każdym względem miewa się coraz lepiej. Gospodarka miewa się... Nie pomogło, jak wskazują ankiety i statystyki. Niedawno ktoś sobie przypomniał, iż Emil Coué do swoich wskazań dołączył zastrzeżenie. Autosugestia pomaga pod warunkiem, że choroba jest uleczalna. Obecnie więc hasło uległo zmianie. Mówimy teraz: w przyszłości Francja będzie miewała się lepiej. Francja pod każdym względem będzie miewała się lepiej. Francja będzie. Metodę świadomej autosugestii, metodę Coué, stosuje również Ursula von der Leyen. Nie ma żadnej afery korupcyjnej między mną i firmą Pfizer. Nie ma żadnej afery, nie ma żadnej 20 razy rano i wieczorem. Na szczęście dla niej polskie i czeskie stare kiejkuty odkryły, że prześladowcy przewodniczącej byli opłacani przez ruskich. Szczegóły stanowią na razie straszliwą tajemnicę państwową. Kto wie, czy w związku z rewelacjami prokuratorzy belgijscy i unijni nie umorzą postępowania przeciwko przewodniczącej. No bo jakże oskarżać, skoro oskarżenie może przynieść korzyść Putinowi? Czas pokaże. A teraz, proszę państwa, autopromocja. Jestem w Warszawie. Udało mi się przylecieć przed dzisiejszym czwartkowym strajkiem kontrolerów powietrznych, który ma unieruchomić 70% lotów z Paryża. Oficjalnie, a nieoficjalnie prawdopodobnie więcej. Spotkam się z czytelnikami i słuchaczami w najbliższą niedzielę, 28 kwietnia, w Opinogórze pod Ciechanowem. Opinogórze to jest 60 kilometrów od Warszawy. W Opinogórze, w Muzeum Romantyzmu, o godzinie 15 w najbliższą niedzielę, 28 kwietnia. Do zobaczenia. A my szybciej, mam nadzieję, zobaczymy się z Piotrem Witem, który gdzieś teraz pewno słucha radia. Panie Piotrze, serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy na krakowskie przedmieście 79, a teraz pędzimy do Krakowa.